Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj dzień 12. Wstałem przed chwilą i tak poczułem, że coś chyba jest nie tak. Miałem takie myśli już wcześniej, ale chyba odsuwałem je od siebie. A dzisiaj to poczułem bardzo wyraźnie, że coś jest, coś jest nie tak z tym nagrywaniem. Podjąłem to wyzwanie 11-12 dni temu. I było to trudne, było to trudne. Walczyłem ze sobą. Każde kolejne włączenie guzika: nagrywaj, wymagało trochę czasu, wymagało trochę odwagi. Czasami miałem duży strach przed włączeniem guzika: opublikuj, ale jakoś przez to przeszedłem. Teraz jest dzień 12, i teraz wyraźnie czuję, że chyba chciałbym przerwać te codzienne nagrywanie, że. W chwili obecnej zaczyna to pochłaniać coraz więcej czasu, mojego czasu każdego dnia. Chociaż mówię przez 5-10-15 minut, ale to nie jest tylko te 5-10-15 minut. Ja o tym myślę. Myślę o tym bardzo często, może nawet stale. Później jest też czas na, na to, żeby opublikować to na YouTube czy na Facebooku. Później. Są wiadomości od was, jest ich dużo. Są też rozmowy telefoniczne ze starymi przyjaciółmi, którzy zaczynają mnie widzieć, widzieć moją większą aktywność w internecie. To jest bardzo miłe, bardzo, bardzo fajne. Ale to wszystko zbiera się do kupy w ciągu każdego dnia i okazuje się, że bardzo mało czasu poświęcam na, na pracę zawodową. A teraz jestem w takim okresie, że tej pracy jest bardzo dużo. Mam bardzo dużą ilość zobowiązań które obiecałem zrobić wcześniej i teraz jest czas żeby to po prostu zrobić te 12 dni było były bardzo ważne dla mnie coś zobaczyłem coś odkryłem w sobie nauczyłem się czegoś więcej o sobie wiem że chciałbym dalej nagrywać siebie ale też mam potrzebę nagrywania siebie z większym spokojem, żeby tego uśmiechu na mojej twarzy było więcej, żeby to był taki naturalny uśmiech, spokojny uśmiech, żebym, żeby to nie było kosztem jakichś innych ważnych sfer mojego życia. Tak jak teraz czułem, że chciałbym w dniu dzisiejszym mówić o poziomach świadomości, że chciałbym przedstawić Wam mapę poziomu świadomości. Ale też poczułem, że bez narysowania tej mapy w programie graficznym, bez ładnej ilustracji, pokazania tego na ilustracji, jak to działa, jak przechodzić z jednego poziomu na, na drugi, co każdy z poziomów oznacza, to czułem, że, że ta prezentacja będzie taka sucha. A ja jeżeli wiem, że mam możliwości zrobić to lepiej, to chcę to zrobić lepiej. To nie musi być perfekcyjne, ale grafika dla mnie jest bardzo ważna, a zrobienie grafiki to jest dla mnie. Godzina, dwie, trzy godziny, a może nawet więcej. To jest praca, którą trzeba wykonać, i nie stać mi na tą pracę teraz. Nie mam na to przestrzeni, nie mam na to czasu, ale to zrobię. Obiecuję, że będę pojawiał się mniej lub bardziej regularnie, może raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, ale będę się pojawiał i będę mówił o tych tematach, bo to są ważne rzeczy dla mnie i chcę to kontynuować. Ale. Czuję, że to codzienne, codzienne wyzwanie z nagrywaniem filmików mnie przerosło. Może gdybym nie podchodził do tego tak ambicjonalnie i mówił tak jak teraz, że mam trudności, mówił o tych trudnościach, to może mógłbym to kontynuować. Ale czuję, że chcę przekazać coś więcej, że chcę dać coś więcej i, i chcę się chyba, chcę to właśnie zrobić w taki sposób. Najlepszy, jaki mogę zrobić. Więc dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną, że oglądaliście być może wszystkie odcinki, być może tylko część z nich. Dziękuję za, za Waszą energię, którą mi ofiarowaliście, za, za komentarze, za wiadomości, za kontakt, za, za to po prostu, że jesteście. Dziękuję Wam i do zobaczenia już nie jutro, ale wkrótce. Cześć.